Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Na początek kilka krótkich informacji ze świata technologii. Urząd Komunikacji Elektronicznej zawiesił termin składania dokumentów zbliżającej się aukcji częstotliwości, na których będzie można uruchomić nowy standard telekomunikacyjny 5G. Pierwotny termin upływał 23 kwietnia. Sama licytacja miała zakończyć się do połowy roku, ale decyzja regulatora może ją opóźnić. Odsuną się również wpływy do tegorocznego budżetu państwa szacowane na blisko 2 miliardy złotych. Apple i Google rozpoczęły pracę nad wspólną aplikacją, która pozwoliłaby użytkownikom iPhone'ów, ale też telefonów z systemem operacyjnym Android, dowiedzieć się, czy znajdowali się ostatnio w pobliżu osoby ze stwierdzonym koronawirusem. Podobnie jak w przypadku aplikacji ProtecGo, nad którą w Polsce pracowało Ministerstwo Cyfryzacji, pojawiają się pytania o prywatność. Dominująca pozycja obu firm pozwoliłaby na dużą skalę operacji. Po ogłoszeniu tej współpracy prace nad polskim ProtecGo zostały wstrzymane. Revolut zapowiedział swoim pracownikom, że w zamian za niższe wynagrodzenie mogą otrzymać udziały w firmie. Współzałożyciele Nik Storoński oraz Vlad Jacenko rezygnują z pensji na ten rok. Francuski sąd nakazał ograniczenie działalności Amazona w tym kraju, tak by można było zbadać, czy zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa. Magazyny firmy będą zamknięte przynajmniej do 20 kwietnia. Wcześniej takiej decyzji domagali się pracownicy. Komisja Europejska organizuje ogólnounijny hackathon, w czasie którego będzie szukać innowacyjnych pomysłów przezwyciężenia społecznych problemów spowodowanych epidemią koronawirusa. Wydarzenie odbędzie się między 24 a 26 kwietnia tego roku. Rejestracja potrwa do 19 kwietnia. Przed wybuchem pandemii koronawirusa najpopularniejszą porą słuchania podcastów był poranek, czas między 7 a 9 rano, gdy ludzie przemieszczali się do pracy. Serwis Hotpot donosi, że teraz zdecydowanie częściej podcastów słuchamy między 16 a 18. Minął już miesiąc, odkąd pandemia koronawirusa zmusiła nas do zamknięcia się w domach i całkowitego przemeblowania tego, w jaki sposób pracujemy, odpoczywamy, bawimy się, czy utrzymujemy kontakty z rodziną i znajomymi. Stało się to w ekspresowym tempie, niezależnie od stopnia naszego technologicznego zaawansowania. Skala zmian skłania nas i jednego z naszych dzisiejszych rozmówców do tezy, że nasze biznesy już nigdy nie będą takie, jakie były. To jest pewne. Wszyscy wprowadzają teraz rozwiązania, o których myśleli, chcieli, odkładali na później. Dla nas w polityce Insight oznaczało to m.in. konieczność znalezienia pomysłu na zdalną organizację codziennego kolegium redakcyjnego, w którym uczestniczy 25 osób. O to, z jakimi wyzwaniami mierzyli się inni, zapytaliśmy Michała Pawlika, współwłaściciela studia graficznego Mama Studio. Było to dosyć nagłe i właściwie z dnia na dzień musieliśmy się ewakuować ze studia. A studio w ogóle w naszej pracy jest takim centralnym osią naszej współpracy i zawsze tak było, że bardzo ważny był ten kontakt nasz codzienny, wspólna praca, spotkanie i nasza kreatywna praca właśnie się na tym opierała, że codziennie rozmawialiśmy, widzieliśmy się co chwilę, mieliśmy ze sobą kontakty, więc to przejście było takie dosyć w atmosferze lekkiej paniki. Musieliśmy zabierać komputery, rozjechaliśmy się do domów. No ale już po jakimś czasie okazało się, że to nie jest aż taka tragedia, jak się obawialiśmy. No właśnie, udało wam się ułożyć pracę na nowo i jak to wyglądało? Minęły już 3 tygodnie i mieliśmy różne fazy, chyba można tak powiedzieć, bo na początku próbowaliśmy udawać, że nic się nie stało i pracowaliśmy tak, jak mieliśmy w zwyczaju.
No i potem zaczęliśmy wprowadzać jakieś nowe procesy, częstsze spotkania, sporo nowych jakichś technologii się pojawiło, aplikacji i do wideokonferencji, do czatowania. Zaczęliśmy od takiego kursu, poprosiliśmy o wsparcie eksperta. Co prawda my i tak prowadziliśmy konferencje z klientami i spotkania online, ale tak jak mówiłem, to nasza codzienna praca to było ciągłe odwiedzanie się, właśnie pracowaliśmy w takim open space, więc to było bardzo takie rodzinne i taka była jakby duch naszego studia na tym polega, więc było to dosyć takie, nie wiem, początkowo traumatyczne. A teraz żeśmy wypracowali taki system, który nam działa. Często się musimy dzwaniać, kontaktować, jesteśmy ciągle online, na łączach, na kilku platformach, więc idzie to i ma też ciekawe i na pewno pouczające strony. To chyba duże wyzwanie dla małej firmy. No jak najbardziej. No, mieliśmy na początku takie poczucie spadku produktywności, tego, że właśnie nie zaglądamy sobie przez ramię wszyscy i nie mamy kontaktu takiego w czasie rzeczywistym, no ale wypracowaliśmy taki system, który jakoś wydaje nam się, że działa i wręcz jesteśmy zaskoczeni, że niektóre rzeczy idą sprawniej, niektóre... No naprawdę, takie doświadczenia, które dają nam zupełnie nowe spojrzenie na naszą pracę i przyzwyczajenie. A czy już po epidemii wasza praca będzie wyglądać inaczej niż wcześniej? No my w ogóle zdaliśmy sobie sprawę, że prowadzimy firmę w takim bardzo tradycyjnym, nasze studio w takim tradycyjnym modelu właśnie dużej przestrzeni i takiej domowej atmosfery i pracujemy w takim systemie 9-to-5. I zawsze tak pracowaliśmy, mimo że jesteśmy branżą kreatywną, to wykonujemy wszyscy wolne zawody, no to jednak siedzimy w pracy od rana do wieczora, tak w biurowym modelu i teraz nagle widzimy, że może tych spotkań mogłoby być mniej, mogłyby się ograniczyć do jakichś takich brainstormów, spotkań intensywnych, a potem moglibyśmy część pracy wykonywać tam, gdzie każdy z nas by chciał. No i zastanawiam się, oczywiście wszystko na razie jest w takim 3-miesięcznej perspektywie, bo tak jak wszyscy no, czekamy na rozwój, że nic nie wiadomo, no, ale już zaczynamy fantazjować właśnie, czy nie moglibyśmy pracować krócej, czy nie moglibyśmy pracować zdalnie, czy że większość albo znaczna część tych rzeczy, które robimy, może być wykonywana zdalnie i nie wpłynąć jakoś negatywnie na, nie wiem, kreatywność, produktywność i tak dalej. Czyli pana zdaniem nie ma powrotu do tego, co było wcześniej i epidemia właściwie przyspiesza taką technologiczną transformację firm. Dobrze rozumiem? No absolutnie, bo też jestem w kontakcie stałym z różnymi zaprzyjaźnionymi firmami, z naszą konkurencją, ale też z przyjaciółmi z różnych branż i wszyscy wprowadzają teraz rozwiązania, o których myśleli, chcieli, odkładali na później, właśnie uwikłani im, tak jak my, znaczy w takie różne przyzwyczajenia i procesy, które u nas działa, ale mówiliśmy, że są rzeczy, które można by wprowadzić, a teraz jesteśmy zmuszeni robić, no i zamiast latać na spotkania, możemy je odbyć w online. No, przykładowo jest mocno. Mi się wydaje, że to dramatycznie zmieni to, jak ludzie pracują. My oprócz studia prowadzimy też taki mini hotel, który strasznie odczuł w tej branży. To jest oczywiście całkowity paraliż, no więc my musimy jeszcze żonglować i pracownikami, i przestrzenią, i nagle się zastanawiamy, co z tego, bo zespołu nie musieliśmy zmniejszać, na szczęście jesteśmy wszyscy razem, ale jeżeli chodzi o przestrzeń, o miejsca pracy, o kolejną salę spotkań i tak dalej, no to podsumowujemy i zastanawiamy się, co naprawdę nam jest potrzebne, co mamy z przyzwyczajenia i dla jakiejś nadmiernej wygody, a co jest naprawdę konieczne, żeby prowadzić nasze działalność, więc no na różnych poziomach te zmiany nadchodzą, a na wielu po interesujących i nie wiem, na przyszłość może, myślę, że nasze obydwa biznesy już nigdy nie będą takie, jakie były, to jest pewne. Firm takich jak Mama Studio jest więcej. Ponad 60% pracujących Polaków wykonuje obecnie przynajmniej część swojej pracy zdalnie, a ponad 64%
często pracuje z domu. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Providenta. Ma to jednak swoje konsekwencje. Są nimi wzrost ruchu i obciążenia sieci telekomunikacyjnych, zarówno telefonicznej, jak i internetowej. O tym, jak duże jest zagrożenie dla ich niezawodności, rozmawialiśmy z dyrektorem Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego, doktorem inżynierem Jerzym Żurkiem. Tak naprawdę to doświadczenie pokazuje z tych ostatnich dni, że sieci telekomunikacyjne, na których uruchomione są usługi sieci internetu, radzą sobie całkiem dobrze. Monitoring polega na tym, że komunikujemy się z operatorami, których w Polsce jest bardzo wielu, chociaż tych takich naprawdę dużych jest kilkunastu. I oni mają możliwość fizycznej obserwacji ruchu swojej sieci. Każdy operator infrastrukturalny, bo to trzeba podkreślić, posiada centrum zarządzania siecią i w tym centrum zarządzania siecią posiada narzędzia, które pokazują mu, jak ten ruch wygląda. Sieci obecnie notują zwiększony ruch, w niektórych porach nawet silnie zwiększony ruch w stosunku do poziomu takiego normalnego, referencyjnego, gdy nic się nie działo. Natomiast sieci w swoich głównych warstwach, głównych odnogach szkieletowych nie są przeciążane. Z informacji, które otrzymujemy, rzadko zdarzają się w jakichś elementach sieci stany alarmowe, czyli sieć jest w stanie ten ruch przenieść i obsłużyć na ten moment. Oczywiście, gdy się zdarzają jakieś przeciążenia albo zdarzały się jakieś przeciążenia chwilowo, no to sieć dobrze skonfigurowana, poprawnie zbudowana działa w taki sposób, że obsługuje maksymalnie duży ruch, jaki jest w stanie w danym momencie obsłużyć. Część klientów nie jest natychmiast obsługiwanych, czyli abonenci, którzy realizują jakieś usługi, nie zawsze uzyskują połączenie. I nie zawsze to połączenie jest takiej jakości, jakby sobie życzyli. Czasami muszą na przykład poczekać chwilę na obsługę swojego zgłoszenia czy realizację tej usługi, której oczekują w danym momencie. A przeciążenia się zdarzają właśnie punktowo w różnych miejscach. Przy bardzo dużym ruchu, nawet w sytuacjach normalnego funkcjonowania, nie jesteśmy takich sytuacji w stanie całkowicie uniknąć, bo mamy jakieś wielkie święto i wszyscy do siebie telefonują i nagle składają sobie życzenia i akurat w danym rejonie akurat większość użytkowników jest abonentami na przykład jednej sieci komórkowej i akurat przeciążyli punktowo, chwilowo stację tego operatora, więc takie rzeczy się zdarzają. Pan już o tym trochę wspominał, ale chciałbym dopytać o to, jakie narzędzia mają operatorzy, żeby przeciwdziałać takim przeciążeniom sieci. Powiem tak, bardziej obciążają sieć multimedia, ale multimedia rozumiane jako transmisja obrazów bardzo wysokiej jakości. W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwijały się platformy, które dystrybuują treści tego rodzaju, czyli tak zwane platformy, slangowo mówimy na to platformy pliksowe, czyli takie platformy, które dystrybuują filmy wysokiej jakości na życzenie, VOD. Operatorzy, żeby takie usługi świadczyć, rozwijali swoje sieci, czyli zwiększali ich przepływności, zwiększali ich pojemności. Teraz takim pierwszym, które jest dosyć dobrym remedium i operatorzy są na to przygotowani i w niektórych rejonach kraju wykonali takie doświadczenia, mianowicie jest po prostu pogorszenie odrobinę jakości tych usług VOD, czyli nie oglądamy filmu, nie wiem, w rozdzielczości 4K czy HD, tylko może w zwykłej rozdzielczości SD. I to jest takie podstawowe działanie, które na ten moment przynosi skutek. Okazało się, że na przykład gwałtownie wzrosły zapotrzebowania na chociażby usługi łączności fonicznej sieci telefonów stacjonarnych. Te punkty styku na przykład z sieci komórkowych do sieci stacjonarnych telefonicznych. Generalnie nagle w domach zostali zamknięci ludzie starsi, którzy należą do grup większego ryzyka, nie mogli się kontaktować fizycznie, więc rozmawiali. Operatorzy, mając przeciążane właśnie te punkty styku do sieci telefonii stałej, szukali różnych rozwiązań zwiększających pojemność tych punktów lub przekierowujących ruch do tych sieci poprzez inne punkty styku, co jest możliwe.
Nowa sytuacja sprawia, że z internetu korzystamy inaczej niż dotychczas. Korzystamy z narzędzi do pracy zdalnej, w tym przede wszystkim z wideoczatów. Częściej niż dotychczas używamy platform streamingowych czy gamingowych. O tym, jak zmienił się sposób, w jaki korzystamy z usług telekomunikacyjnych i jak na tę zmianę reagują operatorzy, opowiada dyrektor rozwoju techniki operacyjnej w sieci Orange Polska Justyna Adamczewska. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że absolutnie zmienił się sposób, w jaki korzystamy z usług telekomunikacyjnych, zarówno jeżeli chodzi o usługi te głosowe, czy to mobilne, czy stacjonarne, czy też dostęp do transmisji danych, do internetu. I tutaj też, jeżeli chodzi, nieważne, czy mówimy o dostępie tym tradycyjnym, stacjonarnym, czy też dostępie mobilnym. Zmienił się sposób, zmieniły się godziny naszego przebywania w sieci, zmieniło się również zapotrzebowanie na poszczególne usługi. W zasadzie przez ostatnie lata mogliśmy obserwować taką tendencję, że ewidentnie nasze życie skłaniało nas ku usługom transmisji danych. Tak, coraz więcej konsumowaliśmy treści dostępnych w internecie, czy korzystaliśmy z takich usług jak streamowanie danych, czyli korzystanie z różnych platform wideo. A ten ruch głosowy był taki w zasadzie trochę, malutko, ale w każdym razie coraz mniejszy. Po ogłoszeniu epidemii, po ogłoszeniu tych wszystkich ograniczeń, sytuacji, w której dzisiaj się znajdujemy już od kilku tygodni, po pierwsze zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, bardzo dużo zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Średnio 40% więcej czasu spędzamy na rozmowach i to niezależnie od technologii. Może to powinno cieszyć, bo można powiedzieć, że się zbliżamy, chociaż tak wirtualnie. Rozmawiamy już nie tylko wieczorami, ale w zasadzie od początku dnia, kiedy dzień się zaczyna, zaczynamy rozmawiać i tak rozmawiamy przez cały dzień. Myślę, że to jest w miarę naturalne, bo po pierwsze przeniosły się do życia tego zdalnego edukacja, praca, ale i rozrywka. Myślę, że na te usługi głosowe głównie jednak praca, biznes, który nasi konsumenci prowadzą oraz edukacja mocno wpłynęły, ale też potrzeba kontaktu, utrzymywania kontaktu z bliskimi. Tutaj taki wniosek wysuwamy na podstawie tego, co się działo po ogłaszaniu przez rząd kolejnych ograniczeń. Wtedy obserwowaliśmy dramatyczny wzrost ruchu, które były wzrostami punktowymi, tak? Czyli tu i teraz po ogłoszeniu na konferencji rósł nam ruch głosowy i za chwilkę spadał. Czyli ewidentnie ludzie chcieli się dzielić tym, co usłyszeli, co zrozumieli, chcieli ostrzec tych, którzy nie usłyszeli i mieli okazji obejrzeć danej konferencji nowymi ograniczeniami. Jeżeli chodzi o transmisję danych, tutaj też obserwujemy zmianę sposobu korzystania z sieci. Przede wszystkim, nie ma co ukrywać, siedzimy w domu. Siedzimy w domu, w związku z tym dużo więcej korzystamy z internetu stacjonarnego niż mobilnego. Jeżeli chodzi o ruch sieci stacjonarnej, ten ruch wzrósł nam również o mniej więcej 40%. To też w miarę naturalne. Czy to edukacja, czy korzystanie z różnych rozrywek online. Musimy pamiętać, że teraz w zasadzie mamy tylko możliwość korzystania ze świata wirtualnego, zarówno jeżeli chodzi o prowadzenie właśnie biznesu, czy kontakt z bliskimi, otrzymywanie kontaktu z bliskimi, czy też korzystanie z jakichś rozrywek. Więc myślę, że to też jest w miarę naturalne i jest odzwierciedleniem aktualnej sytuacji. Ruch, jeżeli chodzi o sieci mobilne, jeżeli chodzi o transfer danych w sieci mobilnej, też obserwujemy wzrost, nie tak duży, bo to na początku to był wzrost taki skokowy 25%, po ustabilizowaniu się sytuacji ten ruch utrzymuje się na poziomie średnio 20% wyższym niż przed epidemią. Jakie narzędzia mają operatorzy telekomunikacyjni, żeby poradzić sobie z tym większym ruchem w sieci na łączach?
przyznam szczerze, ja bardzo lubię obserwować, co się dzieje z naszą siecią w takich momentach jak ten zawsze, ale nie tylko, bo teraz mieliśmy przecież święta, też z reguły święta ten ruch jest wyższy. Jeżeli chodzi o to, co się teraz wydarzyło, to rzeczywiście to nie jest sytuacja tak do końca naturalna, taka bym powiedziała spodziewana, bo nikt, myślę, że z nas nie spodziewał się tego, co nastąpi. Natomiast musimy też pamiętać, że właśnie takie przykłady, o których przed chwilą wspomniałam, już dawno nauczyły nas zarządzać sytuacjami, bym powiedziała, trochę odmiennymi od standardowego profilu korzystania z sieci. Myślę, że to, co jest ważne i to, o czym musimy pamiętać, to to, że ja bardzo lubię porównywać sieć, zarówno komórkową, jak i tą stacjonarną, do takich autostrad, do dróg. I im więcej mamy dróg, im więcej mamy tej infrastruktury, tym jesteśmy w stanie albo w przypadku dróg lepiej się poruszać, szybciej dotrzeć do jakichś miejsc, do których potrzebujemy, a w przypadku sieci możemy z większą prędkością przesyłać dane. Nie ma takich zatorów, jak tutaj pan wspomniał, że próbujemy się dodzwonić i się nie da. Więc te inwestycje w rozbudowę sieci są niezmiernie istotne. Zarówno i ważne są te inwestycje takie zrównoważone, zarówno musimy pamiętać o sieci stacjonarnej, ale też o tej sieci mobilnej. To, co jest bardzo ważne, jak sobie radzimy w ogóle w takich sytuacjach, kiedy występuje taka nieprzewidywana sytuacja. No bo inwestycje to wcześniej. Musimy przygotowywać naszą sieć, tak ją projektować, tak rozbudowywać, żeby ona była w jak największym stopniu dostępna dla naszych klientów, żeby mogli korzystać z usług. Natomiast jeżeli nagle w zasadzie na terenie całego kraju rośnie nam bardzo mocno, tak mówiłam, o tych 40% ruch, no to niewątpliwie trzeba coś zrobić. Jakie są możliwości do zadziałania tu i teraz? Bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim mieć nie tylko dobrą infrastrukturę, ale też dobrze skonfigurowaną sieć. Czyli ja zawsze tutaj porównuję te możliwości parametryzacji i konfiguracji sieci do takiego wyciskania możliwości z sieci, do wyciskania takiego maksa, jakie daje nam infrastruktura, którą wybudujemy. Takie wyciskanie dokładnie takiego samego jak cytryny. Musimy do ostatniej kropelki wyciskać i dawać możliwości naszym klientom, tak żeby cieszyli się z usług. W takich sytuacjach również następuje pewna reorganizacja tych parametrów, które dotychczas były przypisane sieci, czy też różnym warstwom sieci, tak żeby dopasować się do nowego modelu korzystania i też do tego wzrostu ruchu. Myślę, że też to, o czym bardzo istotne, żeby wspomnieć, to to, że jak my projektujemy sieć, to my tak jej nie projektujemy pod te aktualne potrzeby, które są dziś. My musimy patrzeć na sieć perspektywicznie. Dlatego tak ważne jest, żeby te procesy inwestycyjne od strony administracyjnej upraszczać, bo same inwestycje są bardzo długo trwającym dzisiaj procesem, więc im krócej będziemy w stanie realizować nasze rozbudowy, tym łatwiej nam będzie zwiększyć tą pojemność. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że projektowanie sieci jest taką dziedziną, w której zawsze musimy myśleć o jakimś zapasie. Nie tylko zapasie związanym z tym, że za chwilę, za pół roku, za rok będzie coraz więcej czy też użytkowników, czy może nawet nie samych użytkowników, ale będzie większa potrzeba korzystania z tej sieci przez naszych użytkowników i to obserwujemy rok do roku. Ale musimy też pamiętać o tym, że mogą się występować różnego typu awarie czy problemy na sieci, które trzeba usunąć. No i sieć powinna te zasady umożliwiać naszym klientom dodatkowe korzystanie z usług. Czyli nawet jak strony fizyczne coś się wydarzy, gdzieś zostanie przecięty kabel, jakiś element infrastruktury zacznie zachowywać się w sposób niestabilny, przez to usługi już nie będą poprawnie działały, to w takich sytuacjach, jak teraz wystąpiła, mieliśmy możliwość wykorzystania niejako tych zapasowych też części sieci i elementów sieciowych do tego, żeby obsłużyły po prostu ruch, który nam gwałtownie wzrósł. Thierry Breton, komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego, jeszcze w marcu zwrócił się do platform udostępniających wideo z takim apelem o obniżenie jakości emisji. No i teraz pytanie, czy faktycznie to dało się jakoś zaobserwować i czy to działanie tych platform dało jakiś efekt także w Polsce? Teraz ewidentnie przebywamy w domu i ewidentnie coraz mocniej korzystamy z takich elementów rozrywki, o których wcześniej już powiedziałam,
jak właśnie streaming, tak? Czy to wspomniany Netflix, czy YouTube, czy też te pozostałe platformy streamingowe, czy gamingowe, tak? Nie zapominajmy o graniu, bo bardzo duża część użytkowników sieci to są też osoby, które w ten sposób korzystają jako rozrywka z sieci, tak? Grają online. Przez ostatnie lata intensywnie widzieliśmy wzrost ruchu, jeżeli chodzi o tak zwany streaming. Niemniej jednak teraz, przebywając bardziej w domu dłużej, widzimy ewidentnie, że tych użytkowników streamingu jest jeszcze więcej. To, co się wydarzyło na samym początku, to rzeczywiście widzieliśmy absolutnie skokowy wzrost ruchu, jeżeli chodzi o streaming. My ten ruch obsłużyliśmy. Niemniej jednak apel komisarza był jak najbardziej zasadny, dlatego że wydaje mi się, że to było w piątek, został ogłoszony nowy premiera nowego serialu, tak? Z tego co pamiętam, Dom z papieru to był. I w momencie, kiedy zostało ogłoszone, to chyba nawet nie był tylko Dom z papieru, ta premiera, tych użytkowników znowu się zrobiło jeszcze więcej. Więc my mieliśmy obniżenie jakości przez tak zwanych content providerów i widzieliśmy po tym obniżeniu spadek ruchu, wolumenu, tak, czyli wielkości. Natomiast od piątku w zasadzie wróciliśmy do stanu sprzed obniżenia jakości, bo tyle osób było chętnych, żeby obejrzeć coś nowego, co zostało opublikowane. Gdyby wcześniej platformy streamingowe nie obniżyły tej jakości, być może mógłby to być już problem. Jakie wnioski można więc wyciągnąć z epidemii koronawirusa? Co z nimi zrobić i jak przygotować się na podobne wydarzenia w przyszłości? Raz jeszcze wracamy do dyrektora Instytutu Łączności, Jerzego Żurka. Doświadczenie podstawowe jest takie, że trzeba bardzo dbać o infrastrukturę sieciową, czyli trzeba dbać o rozwiązania fizyczne, które powodują, że sieć posiada odpowiednie parametry jakościowe. Wydaje mi się, że jeżeli ten stan przeminie, to każdy z operatorów i mam nadzieję, że również administracja państwa dokona przeglądu właśnie infrastruktury sieciowej i wtedy w tym przeglądzie zapewne dojdziemy do wniosków takich już bardziej szczegółowych, które elementy tej infrastruktury sieciowej, na których działają wszystkie usługi cyfrowe, tak naprawdę trzeba zadbać. Państwo zresztą od dłuższego czasu już prowadzi działania, w którąś perspektywę inwestujemy właśnie bardzo dużo w infrastrukturę sieciową, żeby poprawić jakość tej infrastruktury i to jest na pewno ten kierunek. Druga taka rzecz, która mi się nasuwa, to też musimy przemyśleć pewne scenariusze, które może nawet przekraczały naszą wyobraźnię. Ale właśnie takie scenariusze, które wiążą się z takimi sytuacjami krytycznymi jak właśnie pandemia, to co się okazało, usługa łączności fonicznej była usługą schodzącą. A okazało się, że w takich sytuacjach, kiedy musimy się izolować, nagle ta usługa wróciła do łask i ruch właśnie foniczny, chociażby w niektórych sieciach komórkowych, dostanął referencyjnego. Niektórzy podają o 100%, niektórzy podają o 120%. Co daje nam taki wniosek, że musimy w niektórych miejscach i w niektórych elementach bardzo ostrożnie wymiarować infrastrukturę sieci, tak żeby na przykład takie punkty styku czy elementy sieci szkieletowej w sytuacjach szczególnych były w stanie obsłużyć łatwo taki ruch zwiększony albo żeby łatwo można było włączyć pewnego rodzaju rezerwy, które zwiększą pojemność sieci. I nie trzeba będzie czegoś przebudowywać ad hoc. Na dziś to wszystko. W przyszłym tygodniu zapraszam na odcinek o cyberbezpieczeństwie, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.